Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiektyw między innymi. W Bóbrce zainaugurowano budowę gazociągu Polska-Słowacja. Polskie nowele lekturą tegorocznej 8. edycji Narodowego Czytania. Na terenie Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu trwają prace związane z naprawą elementów instalacji technologicznej. Część prac malarskich pochodzących ze zbiorów Jasielskiego Domu Kultury zostanie odnowionych. W Bóbrce zainaugurowano budowę polskiej części gazociągu Polska-Słowacja. Gazociąg połączy węzeł gazu w Strachocinie ze słowacką tłocznią gazu. Inwestycja ma być gotowa w 2021 roku. W uroczystości inauguracyjnej w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce wzięli udział przedstawiciele operatorów z Polski i Słowacji, czyli Gazsystemu oraz Eustreamu. Dzięki temu gazociągowi będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu w regionie, mówił Tomasz Stępień, prezes Gazsystemu. Ale również ten gazociąg po polskiej stronie ponad 50 km, po słowackiej stronie 100 km jest dla nas, dla Gazsystem w zasadzie brakującym elementem infrastruktury, który połączy kraje Europy Środkowej na południe od Polski z połączeniami nowymi, które budujemy na północy z gazociągiem Baltic Pipe czy z terminalem LNG imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W liście skierowanym do uczestników uroczystości inauguracyjnej premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że budowa gazociągu zapewni możliwość uruchomienia mechanizmu solidarnościowego w przypadku wystąpienia kryzysu gazowego oraz przyczyni się do integracji i rozwoju rynku gazowego w Polsce i regionie. List odczytał poseł Piotr Babinec. W konsekwencji obniży koszty gazu, ułatwi transformację energetyczną i wzmocni efekty naszej walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza. Dzięki naszej strategii oraz inwestycjom takim jak ta, już za kilka lat zbudujemy w Polsce i regionie bezpieczny system dostaw i konkurencyjny rynek gazu. Polski odcinek gazociągu będzie liczył blisko 60 km, a jego trasa przebiegać będzie przez gminy Sanok, Bukowsko oraz Komańcza. Gazociąg będzie miał średnicę 1000 mm. Przepustowość gazociągu w pierwszej fazie wynosi prawie 5 miliardów metrów sześciennych w stronę Słowacji i około 6 miliardów w stronę Polski. To jest przepustowość, która przekracza wielkość rynku słowackiego, jeśli chodzi o gaz. Całkowita długość połączenia po stronie polskiej i słowackiej wyniesie 165 km. Jego budowa kosztować będzie 300 milionów złotych. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych. W miniony weekend w całej Polsce odbyła się 8. edycja Narodowego Czytania. W tym roku lekturą były nowele polskie. Spośród ponad 100 tytułów para prezydencka wybrała 8, w tym między innymi Dobrą Nowinę Elizy Orzeszkowej, Katarynkę Bolesława Prusa oraz Dym Marii Konopnickiej. Wojewódzka odsłona Narodowego Czytania polskich nowel odbyła się w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. We wspólnym czytaniu wzięła udział między innymi Amelka Wota, uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Krośnie, która w ubiegłym roku przeczytała 11 000 stron. Nie wyobrażam sobie życia bez czytania, dlatego że kto czyta książki, ten żyje podwójnie i stuprocentowo zgadzam się z tym słynnym zdaniem. I każdą książkę, którą czytam, przeżywam i naprawdę jest to niesamowita mądrość. Zegar wiszący nad ogromnym kufrem wybijał właśnie północną godzinę. W pobliżu firanek osłaniających łóżko panny służącej bielało pod ścianą śnieżnie usłane z orzecha rzeźbione łóżeczko dziecinne. Gdy czytamy utwory, które już są nam znane od dawna, a to czytanie odbywa się na głos i przed publicznością, okazuje się, że za każdym razem możemy odkryć nową treść, nowe słowo i nowe wzruszenie. I dlatego takie uroczystości jak dzisiaj i głośne czytanie, które promuję również w mojej szkole jako polonista, uważam za najpiękniejsze chwile w pracy nauczyciela i w spotkaniu z literaturą. Przy współczesnym biegu cywilizacji, różnych prądach ideologicznych też, które się pojawiają, to myślę, że takie nawiązywanie do polskiej tradycji, historii i podtrzymywanie ducha narodowego, ale też przypominanie o pięknej literatury polskiej jest równie cenne, myślę, prawie jak wówczas. No, jest to też element budowania i podtrzymywania wspólnoty narodowej. Była jednak trzecia, a może najważniejsza, przyczyna ogólnej ciekawości. Oto numer drugi programu mówił, co następuje. Spacer na drucie zawieszony na 15 stóp nad ziemią w Stowarzyszeniu Muzyki wykona słynny gimnastyk Czerwony Sęp,
Sachę, Wódz, Czarnych Wężów. W Krośnie narodowe czytanie zorganizowano przed budynkiem Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Jeżeli kto jeszcze na tej ziemi walczył w całym i zupełnym znaczeniu tego słowa, to on, Winrych. On jeden jeszcze chodził po broń, jeden nie upadał na dół. Gdyby nie on i sama partia, byłaby się od dawna rozleciała na cztery strony świata. Myślę, że taki dzień jak dzisiejszy, no, przypomina nam, jak bogaty jest dorobek naszych twórców, naszych pisarzy, nowelistów. I tutaj dzisiaj w przestrzeni miasta przypominamy o tym. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku. Jej inicjatorem był prezydent Bronisław Komorowski. W ubiegłym roku w związku z jubileuszem stulecia odzyskania niepodległości lekturą Narodowego Czytania było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Bardzo cieszymy się, że Koalicja Obywatelska zdecydowała się, aby na stanowisku premiera Rzeczpospolitej Polskiej desygnować naszą koleżankę Małgorzatę Kidawę-Błońską, mówiła w czwartek podczas konferencji prasowej w Rzeszowie europosłanka Elżbieta Łukacijewska. W spotkaniu wzięły udział również posłanki Krystyna Skowrońska i Renata Butryn. Ucieszymy się również z tego, że w pierwszych piątkach na listach Koalicji Obywatelskiej jest blisko 50% kobiet. Podczas konferencji posłanki podkreślały, że jednym z największych problemów w Polsce jest stan służby zdrowia. Na Podkarpaciu co roku 10 tysięcy osób zapada na nowotwory. W Polsce Polacy nie mają dostępu do blisko 50% leków, które na nowotwory, które są dostępne w krajach Unii Europejskiej. Na nowotwory, na leczenie nowotworów wydajemy zaledwie 37 euro, kiedy średnia europejska to jest ponad 107 euro. Chciałabym, żeby w Rzeszowie powstały najnowocześniejsze centra do diagnostyki, badania PET, żeby były dostępne dla każdego mieszkańca na Podkarpaciu i finansowane z NFZ-u. I o to będę walczyć. Dzisiaj proszę pójść do któregokolwiek ze szpitali podkarpackich. Zobaczycie Państwo, że są kolejki. Sieć to nieudany program. A zatem nam na Podkarpaciu w sposób szczególny zależy na tym, aby zdrowie było ważne. Posłanki zapowiedziały walkę o reformę służby zdrowia. Część prac malarskich pochodzących ze zbiorów Jasielskiego Domu Kultury zostanie odnowionych. Placówka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pod nazwą Ocalić od zapomnienia – zbiory artystyczne z przełomu wieków. W ramach tego projektu zostanie przeprowadzona renowacja i konserwacja obrazów. Zostaną obrazy również oprawione. Odbędzie się wernisaż wystawy, na którym zostaną pokazane te prace. Dodatkowo zostaną zorganizowane warsztaty z akwareli oraz konferencja naukowa, która będzie dotyczyć malarstwa pogranicza. Jasielski Dom Kultury od kilkudziesięciu lat gromadzi prace malarskie profesjonalnych artystów. Wśród nich są m.in. obrazy autorstwa Jana Wodyńskiego, Marii Anto czy Wiesława Szamborskiego. Mamy dość sporą kolekcję prac malarskich. Część taka właśnie bardzo znacząca to są obrazy pochodzące z lat 60., 70. i są to bardzo popularne, znane nazwiska, które zobowiązują właśnie nas do tego, żeby zadbać o tą kolekcję. W ramach projektu jeszcze w tym roku odnowionych zostanie 8 wielkoformatowych obrazów oraz kilka pasteli. Z powodu upływającego czasu niektóre uległy niewielkim zniszczeniom, ale jednak są popękane, trzeba je oczyścić, więc są to takie zabezpieczenia konieczne. Chcielibyśmy, żeby te obrazy zostały przywrócone jakby społeczeństwu i chcielibyśmy je pokazać nie tylko w Jaśle, ale i w innych miastach, w innych placówkach. One w latach 70., 80. wisiały w przestrzeniach tu Domu Kultury. Były dostępne, ale właśnie ze względu na ich bezpieczeństwo, na to, żeby nie ulegały zniszczeniu, musieliśmy je zmagazynować i powoli zaczęliśmy je odnawiać. Pomysł już jakiś czas temu kiełkował u nas, chcieliśmy zdobyć środki na to i jeżeli pojawiła się taka okazja, taka możliwość, to postanowiliśmy złożyć projekt i zobaczyć, co będzie. No akurat udało się, uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych i teraz go realizujemy. Całkowita wartość projektu wyniesie blisko 50 tysięcy złotych.
Na terenie Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu trwają prace związane z naprawą elementów instalacji technologicznej. W lipcu urządzenia zostały uszkodzone w wyniku zalania, po tym jak nad miastem przeszła gwałtowna burza. Baseny wewnętrzne do użytku mają zostać oddane najpóźniej 15 listopada. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Z wykonawcą jesteśmy cały czas na uzgodnieniach. Podwykonawcy też realizują wszystkie swoje czynności. Sprzęt zjeżdża, jest montowany, nowy. Chcemy zachować tę gwarancję. Udało nam się od ubezpieczyciela już ściągnąć taką zaliczkę 350 tysięcy. Wierzę, że faktycznie ten termin dotrzymamy. Zresztą wykonawca obiecał, że będzie robił wszystko, aby wcześniej oddać ten obiekt do użytku dla mieszkańców. Przypomnijmy, pierwsze ustalenia komisji badającej przyczyny podtopienia pomieszczeń Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku wykazały, że do zalania doszło poprzez przyłącza odprowadzające wodę do kanalizacji sanitarnej. Podjęliśmy już działania, mamy zainstalowane zasuwy na kanalizacjach sanitarnych i deszczowych, oczywiście na sanitarnych zostały zamontowane. Przymierzamy się do budowy przepompowni, ponieważ pierwsze weryfikacje komisji, które zostały tam powołane, pokazują, że przepompownia jest konieczna, ponieważ instalacja sanitarna i deszczowa, jaką mamy obecnie w mieście, no nie spełnia tych wymogów i tak naprawdę nie pokazuje, czy ten obiekt byłby bezpieczny. Burmistrz sprawę zgłosił do prokuratury. Zgłosiłem sprawę do prokuratury ze względu na dużą szkodliwość tego, co się wydarzyło na obiekcie. Oprócz tego chciałbym i każdy z nas, z mieszkańców, chciałby wiedzieć, czy to nie był jakiś czynnik ludzki, czy to nie był jakiś czynnik zewnętrzny, który wpłynął przy tworzeniu dokumentacji na przykład, czy przy realizacji tej inwestycji na to, co się wydarzyło 13 lipca. Straty oszacowano na około 2 miliony złotych. Sama naprawa urządzeń to koszt około 1 200 tysięcy złotych. A na koniec dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Helena Gołębiowska opowie o tym, co wydarzy się w placówce tej jesieni. Zacznę może od tego, co dla nas jest takie istotne. To są 11 jesienne spotkania teatralne. To są spektakle teatralne, począwszy od sztuki Moliera, przez Fredrę, skończywszy na thrillerze psychologicznym współczesnym, czy też na sztuce obyczajowej irlandzkiego dramaturga. To są przeróżne gatunki teatralne, to są wielkie nazwiska teatru polskiego, polskiego filmu. Odsyłam wszystkich Państwa na nasze plakaty, czy na naszą stronę internetową. Bilety są już w wyprzedaży. Serdecznie zapraszam i polecam. Drugą bardzo ważną dla nas imprezą to są Jasmaty, czyli Jasielskie Jazzowe Klimaty, festiwal poświęcony Dudusiowi Matuszkiewiczowi. To będą trzy koncerty. Jeden z nich to już 9 listopada koncert poświęcony komedzie, jakżeby inaczej, to 50. rocznica śmierci tego wybitnego kompozytora muzyki filmowej. Następnie koncert poświęcony światowej muzyce filmowej, w tym tam będzie wiele przebojów muzyki filmowej Dudusia Matuszkiewicza. I trzeci koncert, o który się staramy, to będzie koncert poświęcony tylko i wyłącznie muzyce Dudusia Matuszkiewicza. Te koncerty w listopadzie serdecznie polecam. Wszystkich Państwa już dziś bardzo, bardzo zapraszam. Rusza także sezon artystyczny Jasielskiego Domu Kultury. W programie tradycyjnie zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne i plastyczne dla dzieci i młodzieży. Bogatą ofertę placówka przygotowała także dla dorosłych. Ofertę wciąż poszerzamy, to znaczy mamy też imprezy, nie imprezy, tylko warsztaty, zajęcia w tych grupach, które były do tej pory, mianowicie w dziedzinie muzyki, w dziedzinie plastyki, teatru. To wszystko też na naszych plakatach, ale jeszcze, drodzy Państwo, chciałabym wszystkich dorosłych już dziś zaprosić. Robimy taką strefę hobby dla dorosłych, dla tych wszystkich, którzy mają swoje zainteresowania, tymi zainteresowaniami chcą się podzielić albo je poszerzyć. Więc to będą takie wieczory wtorkowe poświęcone różnym sztukom, różnym zajęciom, różnym, właściwie taki klub dla ludzi z pasją. O tym wszystkim informować będą nasze plakaty, już dziś zapraszam, ale też we wrześniu ogłoszony będzie nabór do teatru dla dorosłych. I tu aktor teatru KTO, pan Jacek Buczyński, będzie u nas prowadził zajęcia dla dorosłych, teatralne, które sfinalizowane będą jakąś produkcją teatralną. Mam nadzieję, że
że to się wszystkim spodoba. Poza tym wszystkie małe dzieciaczki zapraszamy do nowego zespołu wokalno-ruchowego. Też już spotkanie we wrześniu, a działalność we wszystkich sekcjach, zajęciach, grupach, kołach zaczynamy już i we wrześniu, a te nowe grupy zainicjują swoją pracę w miesiącu październiku.